Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Przed chwileczką skończyłam nagrywać jednego vloga, którego widzieliście poprzedniego. Teraz zaczynamy kolejnego. Jesteśmy... Widać? Nie widać. A, widać. Przyjechaliśmy właśnie do KFC. Wyszliśmy przed chwileczką od lekarza z Maxem. Jak wiecie, ci co oglądali poprzedni film, Max rozbił głowę w szkole. Mieliśmy jechać odebrać auto, a przez ten wypadek pojechaliśmy do przychodni. To było ważniejsze i po prostu siedzieliśmy tam około 3 godzin, Max miał sklejoną głowę, ale to wszystko Wam opowiadałam w poprzednim vlogu, zajrzyjcie sobie. I jesteśmy tacy głodni, a szczególnie Max, bo on jak zjadł śniadanie, to do tej pory nic nie jadł, bo no lunch cały go ominął. Także idziemy teraz sobie coś zjeść. Strasznie wieje, jesteśmy na Colgate. Oh, thank you very much. Thank you. Wow. Tak się trzymałeś. Ale miło, nie? Że pan nam otwierał drzwi. Miło, że pan trzymał otwarte drzwi. Najpierw Wojtek trzymał, potem pan podszedł i złapał. Dobra, wybieramy teraz coś do jedzenia. No, ja pewnie pikantne skrzydełka, Max fileciki. Piszcie mi w komentarzu, czy lubicie KFC. Nie wierzę. Jakie szczęście mamy. Jest teraz na aplikacji KFC gra. No, jakaś tam kulka takim torem idzie i jak trafi do KFC, to wygrywacie coś. Jak na puste pole, to nie wygrywacie. Wojtek grał i nic nie wygrał. I ja otworzyłam moją aplikację i Max zagrał i wygraliśmy 6 kawałków kurczaka. Ja lubię frytki, jeszcze frytki wygraliśmy, lubię! No właśnie, tam chyba było 6 kawałków kurczaka z frytkami, nie? Z tym, bo takie wiaderko wygraliśmy. To tylko dobierzemy sobie parę skrzydełek pikantnych i mamy obiad. Ale naprawdę szczęście, masz szczęśliwą rękę, Maksiu. Fajnie nam wygrałeś. Ja właśnie otworzyłam tą nagrodę im. To jest wygranych 6 kawałków kurczaka i 4 paczki frytek. No po prostu. Ale jakie szczęście, szok. Dziękujemy KFC. Thank you. Thank you. Last night was the last time that I saw you. No i cóż, Max taki głodny. Mamy tutaj kurczaczki, ale jakie fajne. Mamy tutaj frytki, zobaczcie, jakie fajne. Thank you. Pan przyniósł nam kubek lodu. Mamy tutaj 2 skrzydełka pikantne. Napój dla Maxa. Cała butelka Pepsi. I to wszystko kosztowało nas 4,97. Fajnie, nie? Żeby tak zawsze było. Ale śmiesznie, jaki Max głodny. On już za wszystko się łapie po prostu, nie? Otworzyłeś? Aha. To już królewna może wyjść. Mogę wyjść? Dziękuję, buziak. I co teraz? Teraz pojedziemy do polskiego sklepu. Chodź, Maksiu. Max, nie. Nie wolno, tak jak. But last night was the last time that I saw you. Czemu tak wieje? Bo jesteś na wyspie, kochanie. No wiem, ale już od kilku dni i to nie chcę przestać. Mam wrażenie, że co ja nagrywam ostatnio, to tylko mówię: o jeny, jak dzisiaj wieje. O jeny, jak dzisiaj wieje. O jeny, odbieram samochód. O jeny, odbieram samochód. To jest ściema taka. Bo wy nie wiecie. Znaczy, ci co oglądali poprzedniego vloga, to wiedzą, że prawdopodobnie ja już
Ja już nie mówię na pewno, bo ja już w nic nie wierzę. Prawdopodobnie w tym vlogu będziemy odbierać samochód. Mamy go odebrać jutro rano. Maybe, to się okaże. Chyba, że Max, nie wiem, z drugiej strony głowę rozbije i nie dotrzemy, albo... Nie, no, dobra, już nic nie mówię. Jak będziemy jechać, to po prostu nagram to, ale nic już nie umawiam się z nami, że z wami, że w tym vlogu albo w następnym. Zobaczymy. Przyjechaliśmy na Benwell, idziemy do mojego ulubionego polskiego sklepu. Nie, ja nigdy nie pamiętam, jak się nazywa. Czekajcie. Polo Market, no właśnie. Polo Market, nasz ulubiony. Tutaj, Maksiu. On już tam flamingi! Flamingi w oknie. Jasmin. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz ja nie chcę tego wyjmować. Zobaczcie, co tu jest. Ile koperku. Pomidorki fajne, parówkowa. Ale fajne rzeczy. O, kapusta. Jak się pracuje nad długopisem. Maksiu odkrył, że można wkłady wyciągać z kolorowego długopisu. Baha, musi być. Właśnie patrz, o tobie pomyślałam. Prawdziwa z cielęciną. Teraz warzywka, oliwka. Oglądam teraz kaszę. Zawsze taki wybór, zawsze wszystkich się chce. A już mam, zobaczcie, cały koszyk pełen. Ja nie powinnam przychodzić tutaj na zakupy, mi się wszystkiego chce. Jaki bierzesz? Ekspresowy żurek? No, masz biały do ugotowania, a taki ekspresowy to żurek sobie weźmie. Ale cuda. Wojtek ma pełen koszyk. Ja mam pełen koszyk. Zobaczcie, makowca mam. Jesteśmy tak zapakowani. Zobaczcie, Wojtek ma dwie siatki. Ja mam tutaj siatki. Zablokowaliśmy kasę. Była moja ulubiona szynka, polędwica łososiowa i całą poprosiliśmy. Taka kolejka się za nami zrobiła. Przepraszamy, jak pani ogląda, ale zakupy bardzo udane. Czekajcie, przejdę przez ulicę, będzie z tym telefonem. Zakupy bardzo udane. Jak się przyciśnie auto, tu z przodu, mają klatkę. O, dzięki. Do bagażnika. O, teraz miejsce pełno. Taki płytki ten bagażnik. Ja już się cieszę. Nawet te nasze ukochane, ulubione ogórki kiszone kupiliśmy. Ja nigdy nie pamiętam, jak one się nazywają. Ale, no dobra. Harsznickie. O, one są tak... I tylko jedne wzięliśmy. A mogliśmy dwie paczki. Bo przecież jak tyle czasu nie mieliśmy, to my zaraz to zjemy. A szkoda. A wiecie co, jeszcze nawet ostatnio... Maksiu, nie? Jak szedłeś spać, to mama ci opowiadała, jak byłeś u mamy w brzuszku i mama cały czas ogórki jadła. Pamiętasz? Kiszone. Tata przynosił. Tyle śmiechu mieliśmy z Maksem. Tak, wiecie, wspominaliśmy czas, jak jeszcze w ciąży była. No, zapłaciliśmy dużo, zapłaciliśmy 113 funtów, ale bardzo długo nas nie było w polskim sklepie i naprawdę wszystkiego się chciało. Ale takie pyszności. No i tej szynki teraz będzie zapas, nie? Pomrozimy sobie i będzie na bieżąco. Ja zawsze mówię, że ja powinnam sobie częściej tutaj przyjeżdżać na zakupy. Wiecie, jak Max jest w szkole, albo może i dobrze, że ja nie przyjeżdżam tu na zakupy, bo nie wiem. No. Same takie rzeczy, co w ogóle w angielskich sklepach. No właśnie, same takie, co tutaj nie ma. I tego się tak chce. Buraczki z chrzanem.
kapusta kiszona. Ogórki, no, wszystko. Nie, no, jest pyszności. Widziałeś kapustę kiszoną? Nie, jeden. Chyba dawno aż tak zakupów nie przeżywaliśmy. Wybaczcie, wy macie to w Polsce, ci co oglądają nas z Polski. Wy macie to na co dzień, a my po prostu byliśmy w siódmym niebie. Ten koperek, no po prostu. Jo, i kasze. Przecież tu też nie ma kasz. Są jakieś. No ale no nie takie, tam wybór 10 różnych pudełek stało jeden. No po prostu cudowne zakupy były, serio. Jesteśmy już w domu. Jeny, tak jak wyszliśmy rano, teraz wróciliśmy, jest w ogóle godzina prawie w pół do piątej. To Lili w jednym miejscu siedziała, pewnie spała. W każdym razie jesteśmy już w domu. Max został na dworzu i aż się boję. Hulajnogą pojechał tam do sąsiadki naszej, do dzieci. Tylko powiedziała mu, żeby bardzo uważał. I co? Rozpoczynamy food haul. Najpierw to Wam muszę pokazać ten paragon. Zobaczcie. Jaki długi. Serio, pierwszy raz w życiu mam tak długi paragon. Dokładnie zapłaciliśmy 113,73 i mamy tak. Śmietana 18, kasza pęczak, ogórki harsznickie kiszone, dwa razy twaróg tłusty z Michowa. A same takie nazwy. Tutaj harsznickie z harsznic, tutaj z Michowa. Fajne, podobają mi się takie nazwy. Dwa razy żurek, natka pietruszki, czosnek niedźwiedzi, liść laurowy, barszcz biały dwa razy, cztery razy czosnek staropolski, Michałki z Wawelu, białe moje ulubione, jedno małe opakowanie smalcu, kucharek dwa razy, kapusta, dwa razy metka cebulowa, baranek na wielkanocny stół, taki z cukru, bardzo mi się spodobał, jak ładnie teraz pakują, ślicznie. Koszulki na jajka, te termokurczliwe i mam cztery barwniki do jaj. Na tych, zobaczcie, jest napisane, że można na zimno farbować, zobaczymy, rzeżucha, krówki, gigantyczny pęczek koperku. Pani przy kasie myślała, że to są dwa pęczki, a to jest jeden pęczek. Bułeczki z sezamem takie mięciutkie, dwa razy chleb mamy. Wziąłam drożdżówkę z serem jedną i mamy tutaj całe opakowanie polędwicy łososiowej, mojej ulubionej surowej była, ojej, nie wyciągnę, była nowa, jeszcze nie rozpoczęta i pani po prostu całą nam skroiła. Zaraz zajrzymy. O! Fajna. I rozpakowałam całą resztę. Mamy duże opakowanie kapusty kiszonej, kiełbasa parówkowa, kiełbasa śląska idealna na grilla, pałki z kurczaka wędzone, kiełbasa z serem, dwa razy jaja świeże z czarnej wsi i to są białe jaja, zobaczcie. Mamy tutaj dwie psikawki, jajeczka, sok do rozcieńczania malina z melisą. Szukałam samej maliny, nie było. Sam myślałam, a to z melisą niech będzie. I zobaczcie, pikle musztardowe. To są co, ogórki kiszone z musztardą? Coś mętnego. Wojtek nie lubi... Kiszone. Nie kiszone, a jakie? Konserwowe, no tak. Wojtek wynalazł, będzie próbował. Mamy też tutaj golonkę wieprzową, łopatkę wieprzową, ćwikła z chrzanem, przecier ogórkowy, majonez winiary, szczaw siekany, przyprawa, kucharek, buraczki obiadowe tarte. Nie wiem, chrzan pokazywałam? Chyba nie. No i to wszystko. Usually I don't post. Usually I don't post, but I want the world to know. Witajcie dnia kolejnego, mamy godzinę 8:07, tak o 8:40 wychodzimy z domu po moje nowe auto. Wygląda na to, że nic dzisiaj nam w tym nie przeszkodzi. Makijaż zrobiony, włosy tylko muszę jeszcze trochę wyprostować, ale pomyślałam sobie, że najpierw kawkę wypijemy i zjem tą drożdżówkę, którą wczoraj kupiłam. Wiecie co? Tak cały wieczór o niej myślałam, ale mówię nie, zostawię na poranek. Let him stay.
idziemy, nowe auto. Odebrać, tak jest, nowe auto odebrać. Siadaj. Mamy 8 stopni i byłaby bardzo fajna pogoda, gdyby nie ten wiatr po raz kolejny. Ja nie wiem, co to jest za urwanie głów. To już tak od tygodnia wieje codziennie, nie? Taki jesteś skupiony? Myślisz o samochodzie nowym? Spieszę się. Spieszysz się? Jak zwykle spóźnieni. Nie no, może 5 minut się spóźnimy. Nie wiem, ja ostatnio nigdzie się nie mogę wyrobić. Ale wiecie co? Ja zauważyłam, jak ja wstaję o 6, to nawet lepiej się czuję, niż jak wstaję o 7.30. No wiecie, w weekend, w tygodniu. Ostatnio wstałam właśnie o 6, prysznic, głowę sobie umyłam, wyprostowałam włosy, wymalowałam się i wiecie, i dopiero była 7.30. I się tak fajnie, świeżo czułam, a jak wstaję o 7.30, i wtedy zaczynam wszystko robić. Nie wiem, czy to już jest za duża ilość godzin snu, czy co, ale się gorzej czuję. No, ale musisz sobie nastawiać budzik na 6. Muszę nastawiać budzik na 6, ale to tak ciężko. Nie, nie, my możemy wieczorem siedzieć, wiecie, do późna, a z rana ciężko wstać. Ale nawet jak się wcześniej położymy, to i tak jest z rana ciężko wstać. Ja nie wiem, jak to jest, wiecie. Im człowiek starszy, tym powinno się szybciej chodzić spać i tym wcześniej powinno się wstawać. A u nas to się kompletnie nie sprawdza. Jesteśmy już bardzo blisko, zaczynam mieć motylki w brzuchu, ale przed chwileczką się przestraszyłam, bo drogi były pozamykane. Po prostu tak drogi były pozamykane, musieliśmy gdzieś na okrągło jechać. Ja mówię do Wojtka, jeny, ale jakoś w miarę szybko to poszło, także nie straciliśmy dużo czasu. Motor Point. Trzecie podejście? Czwarte chyba. O nie! O co tu chodzi? Jesteśmy umówieni na 9. Nawet maila dostałam z dzisiejszą datą. 9.00 jest 9.13. Nie. Teraz. Mieli u góry. Ale tam już pełno osób czeka na, no wiem, na zewnątrz. Pełno osób czeka. Ja, Wojtek mówi, jakieś spotkanie chyba mieli na górze, a tam pełno osób już czekało na zewnątrz, ale wpadka. Max ogląda auta sobie. Ach, oczywiście teraz się tutaj wszystko ruszyło. Mówił, Lee spotkaliśmy i mówił, że 20 aut dzisiaj wydają. Że pełno pracowników mają, ale wiecie co? Takie robienie ludzi w balona, tyle osób stało na zewnątrz. Ja wam, wiecie, nie nagrywałam ich. Wszyscy umówieni na 9 rano, a tutaj drzwi pozamykane, szok. Idziemy Maksowi pokazać moje auto. To jest to. Maksiu, to jest nasze nowe auto. O, właśnie pan coś robi. Co fajne? Podoba ci się? Mruży oczy, bo słońce świeci. To jest nasze auto nowe. Running out. Time goes by. I change my mind about you and I. You and I. So would you stay for a minute?
Ktoś inny nas dzisiaj obsługuje. Pan wziął moje kluczyki. Poszedł do auta, musi teraz, wiecie, 2 minuty się przejechać, musi sprawdzić historię serwisową, musi zdjęcia wokół auta porobić. Ostatnim razem to wszystko robili, a już minęło parę dni, muszą to na nowo robić. Procedury. Tak, muszę wam jeszcze powiedzieć, że ostatnio poprosiłam, jak wam mówiłam we vlogu, czy mogliby mi naładować do pełna mój nowy samochód i jest naładowany do pełna, ma 100% baterii. Super, naprawdę. Myślałam, że jednak nie naładują, a jednak wysłuchali moją prośbę. Super, jestem mega szczęśliwa. I jeszcze pan powiedział, że w bagażniku... Chciałam zaoszczędzić na prądzie, tak. Nie, to jest po prostu, my musimy się wszystkiego nauczyć, jak to się ładuje i wiecie, a tak mamy spokój w głowie. I jeszcze pan powiedział, że mamy w bagażniku kabel do podłączania do, wiecie, ładowarek. No jakich? No takich, jak gdzieś tam idziemy ładować, czy będziemy mieć w domu ładowarkę. I drugi kabel mamy w bagażniku z taką wtyczką do normalnego kontaktu domowego, jeżeli byśmy chcieli sobie, nie wiem, gdzieś... To tak śmiesznie. Z kontaktu z domu ładujesz telefon. 22 godziny. Telefon, Boże, samochód. 22 godziny trwa naładowanie go, ale, ale jest możliwość. Ale normalnie taka końcówka, jak wiecie, w żelazku macie, czy tam, nie wiem, w suszarce do włosów. Samochód będzie się ładował, szok. Ta-da! Właśnie podpisałam umowę na mój nowy samochód. Wszystko przyszło mi na maila, musiałam 2 filmiki obejrzeć, dużo informacji przeczytać, dużo potwierdzeń musiałam kliknąć, nawet podpis w formie elektronicznej, tylko wpisałam, wiecie, Beata Konarska i wszystko zrobione. Teraz pan poszedł do swojego menedżera, spłacą kredyt na moim samochodzie, żeby mogli mi wydać nowy samochód. No i pan już zabrał ode mnie, wziął kluczyki od mojego auta, wziął wszystkie dokumenty. Już moje auto nie jest moje w tym momencie. Już nawet do kluczyków dołączył taką karteczkę, wszystko napisał i powiedział, że moje auto będzie w sprzedaży tutaj w salonie, prawdopodobnie jakoś za tydzień. Jestem ciekawa. Chyba, że ktoś sobie je zamówi. Chyba, że ktoś sobie je zamówi, ale aż z ciekawości przyjedziemy zobaczyć, jak ja... Tam miałam 3 takie denty, to wam mówiłam, to na pewno to wszystko zrobią. Wypucują, będzie lśniące i wtedy jak przyjedziemy i by ono tutaj stało, to będzie mi naprawdę szkoda. No ale nic. Od teraz będziemy się cieszyć nowym autem. Za ile obstawiasz, że wystawią? Kupili od nas za 12 200. Myślisz, że za ile wystawią? Myślę, że 15 minimum. 15? O jeny. Wielki dzień, nawet już wiecie co, w pewnym momencie jak te drzwi były tutaj zamknięte, to zwątpiłam, czy odbierzemy dzisiaj to auto, ale jest super. Tam stoi takie auto w takim, ja nie wiem jak opisać ten kolor, złotawy, złotawo-żółty, to Maksiowi się podoba bardzo i Wojtkowi też. Wojtek za każdym razem zwraca na niego uwagę, bardzo się podoba im. Ten kolor. No ten kolor, to auto, nie? Ten kolor. Thank you very much. 10:30, 23 marca, zakończamy zakup samochodu. Pan poszedł właśnie przestawić mi auto przed wejściem, żebym wyszła od razu na moją furę. Dla Maksia to już za długo, już tu szaleje. Gdzie on jest, Maksia? Ona jest tylko. Chodź, but ci się rozwiązał jeszcze. Max czeka na kluczyki już. Just for a moment, 'cause I don't know anybody here. It's awfully lonely. I smile.
Ojejka, pierwszy raz siedzisz w aucie. O ja cię. Jest pięknie, jest pięknie. Ale Maksiu się cieszy, ale jest super. O, Jenny, jak czysto! No dobra, będę odpalać. Czekaj, najpierw siedzenie. I co? Przytrzymać, tak? No. No już, tu nie będzie nic słychać. Aha, Jezu, ja czekałam. Czekałam na silnik. Zobaczcie, 99% baterii. Uhuhu. No to ruszamy. Zapnij pas, kochanie. No to ruszaj. Jestem przerażona. Dobra. O, ja miałem cię na zbliżeniu cały czas. No nie wiem, czy to takie dobre. No to w drogę! Rozpoczynamy przygodę z autem elektrycznym. Jany. Ja. I nic nie słychać, i cisza. Ciebie słychać, kochanie. Ja, ale ja mówiłam do Wojtka, że chyba Wojtek ma jechać do domu, ale ja się czuję teraz, jak ja bym tym autem już jeździła za 2 lata. Naprawdę, to jest niesamowite uczucie. Tak pewne uczucie. Jeżeli jakieś panie są tutaj, które szukają fajnego auta, które wygląda na większe, a nie jest takie duże i chcecie się naprawdę fajnie, bezpiecznie czuć w środku, to polecam Mokkę. Serio, za każdym razem jak tu wsiądę, czuję się dobrze. O Jenny, jedziemy! Możesz 30 tu. Jo. Maksiu, jedziemy. Jedziemy nowym autem. Jesteśmy już pod domem, sobie tutaj wszystko oglądamy. Musimy ten papier zabrać. Ale super. Kluczyki muszę zabrać. Ty w tatej samochodzie. Tam jest nasz domek. Ale jak mówisz, że fajnie białe światło mają już. Nie, jak to włączyć? Dobra, nieważne. Ale że białe światełka mają fajnie. O, widać mnie. No, pasuje. Bo Wojtek kupił mi nowy fotelik w kolorze szaro-czarnym, tak? Mhm. I tak myślimy, który zostawimy u mnie, bo teraz jest cały czarny, ale bardziej Wojtek mówi, pasuje. Aha, bo on jest z jasnym szarym. A to też w sumie by pasował, bo tutaj jest jasny szary. 2 USB z tyłu są? No, nie trzeba, bo tam trzeba było, ja musiałem kupić, a tutaj od razu są fajnie. A, idziemy jeszcze do bagażnika, pokażę Wam te kable do ładowania, może to kogoś zainteresuje. No Jenny! Pierwszy raz zaparkowałam pod domem. Ja. O, tu są ładowarki. To jest ładowarka, jak się ładuje, wiecie, na stacji czy gdzieś. Większa część wchodzi do ładowarki, a ta mniejsza do samochodu. Tego się będziemy musieli nauczyć z Wojtkiem. A tu jest ładowarka, którą można do domu sobie podłączyć. O, końcówka normalna. Mokka! Mokka! A to zobaczcie. Lux, tak mi się podoba taki napis. Widzicie? Nie wiem, czy widzicie. Jeszcze wezmę ten papier. O! Fajny? I teraz? Jak będę odchodzić, a kluczyki mam w torebce, to się sam zamknie. Bip, bip. I zamknął lusterka. No właśnie, ja zawsze klamkę szarpałam, sprawdzałam, czy się zamknął. A tu wystarczy na lusterko. Znaczy, no, u mnie też na lusterko, ale ja zawsze odruch miałam. Tutaj nic nie będę robić, bo już będę daleko od auta. No. No właśnie, jakbym podeszła sprawdzić klamkę, to by się otworzył na nowo. Fajnie, jestem mega zadowolona.
Jesteśmy już w domku. Ja na tą chwilę będę się z Wami żegnać. Będziemy się cieszyć moim autkiem, ale najpierw zjemy coś, bo już przez ten czas zgłodnieliśmy. Także zaraz robię kawkę, jedzenie. Będziemy testować moje auto. Wszystkie spostrzeżenia, jakie będziemy mieć, i te dobre, i te złe, będę sobie notowała. I zakończamy temat, wiecie, samochodu, temat Mokki elektrycznej na daną chwilę. Nie będę na razie nic we vlogach mówić. Będę właśnie wszystko sobie notowała i będę go testowała może miesiąc, może dwa, i wtedy nagram jakiś film z naszymi odczuciami, co myślimy o tym. Myślę, że już wtedy będziemy mieć już, wiecie, jakąś opinię wyrobioną. Także bardzo Wam dziękuję. Niesamowicie się cieszę, że po takim czasie w końcu odebrałam mój ukochany samochód. Przesyłam Wam buziaki i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, trzymajcie się!